Daj. Już nagrywamy? Uwaga, słuchajcie. A jesteś raz Paweł. Tak, Paweł. Cześć, wróciłem. Podobno oglądalność spadła, więc jestem z powrotem. Dobra. Marek, 8 marca, co jest? Kobiet dni, what to say? Dzień? Dzień kobiet. Brawo, tak? Bardzo dzień ładnie. Kobiet. Także będzie bardzo, bardzo dużo kobiet na hali. Mamy taką nadzieję. No, nie rozumiem. Chcesz? Teraz tak, mecz jest... 7. Siódmego? No to co mi wydam? Źle nas informujecie. Ale dobra, chcemy, żeby kobiety przyszły 7 marca, to my im niespodziankę zrobimy, tak Marek? Tak jest. Jaka niespodzianka? Jaka niespodzianka? No dla kobiet, no. A, dla kobiet, 8 marca, tak. Ale co im zrobić, zatańczysz? Zatańczę, tak, dawaj. No nie, musisz coś zrobić, Marek. To nie jest tak, że ty przyjdziesz i wiesz. I to, że tam sobie czasami stoisz w kwadracie albo wyjdziesz na zmianę na boisku, to co myślisz? Nie, coś musisz zrobić. Uśmiechnąć się, róże. Już pik bardzo szybko dzisiaj. A, przepraszam. Róża, roza. You know, flower. Tak, co? Dla kobiet. Ja tu ugi? Yes. Ale jesteśmy na kwadrat. Ale możesz wybrać jedną z widowni. Tak, oczywiście. Dobra, słuchajcie, Marek, już załatwiłem to wam. Marek da różę, tej, która będzie najgłośniej krzyczała, tak? Tak, oczywiście. Ale nie Zaksa, tylko Marek. Tylko ja. Tak. Dobrze, zapraszamy. A o której godzinie? 18 chyba. 30. 18:30. Jeszcze raz. 7 marzec. 18:30. Z? Katowice. Katowice noc. Z tyziową mocą. Tak, wszyscy to znają. Do zobaczenia. Cześć.